Płacić kartą będzie można od nowego roku. Ma to związek ze zmianą przepisów ordynacji podatkowej. Nowe przepisy uprościły zasady pobierania prowizji, to znaczy określiły, że prowizję od tej opłaty kartą będzie ponosił ten, kto płaci. Możliwość dokonania opłaty drogą elektroniczną jest dużym ułatwieniem dla mieszkańców. Największym ułatwieniem może nie jest samo płacenie kartą, ale wprowadzenie możliwości płacenia bankowością mobilną, internetową. Wiele osób korzysta po prostu ze smartfona. W tym momencie nie trzeba będzie iść do kasy. Opłatę będzie można uregulować przy urzędniku, pokazując jemu na ekraniku, że dokonaliśmy wpłaty, sprawa jest załatwiona. Myślę, że dla większości ludzi to będzie na pewno duże ułatwienie. Dzisiaj wszyscy płacą kartą. Pewnie, jak jest taka możliwość, to będziemy zadowoleni. No to fantastycznie, według mnie bardzo dobrze. Uchwałę w tej sprawie podczas ostatniej sesji podjęli radni miejscy w Lubinie.